Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was, jak już zapewnie widzicie po tytule, do kolejnego odcinka z otwierania kart serii Lego Ninjago. Czemu otwieram karty, jak już mówiłam, że już nie będzie? A to dlatego, że pojawiła się nowa wersja multipaka XXL. Jak widzicie, jak dobrze pamiętacie, wyszło kilka kart XXL, ale nadal kilku brakowało, między innymi właśnie drużyny smoczej, drużyny ninja, smoczych mistrzów, jak tu to określili. Ale przejdźmy do zawartości. Jak już widzicie, multipak zawiera 6 paczek kart oraz jedną kartę XXL i kosztuje 19,99. Muszę przyznać, że jest to, no można powiedzieć, okazyjna cena, bo dostajemy tak jakby, jeśli dobrze pamiętam, jedną saszetkę gratis, można powiedzieć, w tej cenie, jakbyśmy osobno kupowali, więc spoko. Ogólnie są 3 warianty tego multipaka, oczywiście nie kupię wszystkich 3, bo to by mnie za dużo wyszło. Jest wersja ze smoczym mistrzem Kolem, właśnie ze smoczymi mistrzami oraz z smoczym mistrzem Wu. Nie wiem czemu, ale mi się wydawało ogólnie, że ta karta XXL ze smoczym mistrzem Wu była w tym... w filmie właśnie Lego Ninjago z odcinkami z sezonu właśnie 9 Obława w drugiej części, ale nie wiem, możecie mnie poprawić w komentarzach. No ale może przejdźmy do samego multipaka. Tutaj patrzę, czy się da jakoś fajnie otworzyć. Niestety nie da się. Niestety nie da się, więc trzeba tak to rozerwać. I lecimy. Także ja może odczepię wszystkie elementy i zaraz przejdziemy do otwierania kart. Także wracamy po krótkiej przerwie, przed nami 6 saszetek do otworzenia, no i karta Jumbo do przyjrzenia się. Oczywiście ona wygląda tak samo jak ta miniaturowa wersja, którą możemy oczywiście znaleźć w saszetkach, ale muszę przyznać, mi się najbardziej podobała ta karta ze względu na to, że znajdują się na niej wszyscy ninja, więc wiecie, nie trzeba wybierać pomiędzy którymś. No ale przejdźmy już do samych saszetek, żeby nie przedłużać. Ogólnie jeśli wiecie, bądź nie wiecie, zależy w której kolejności wrzucę te odcinki, no to ogólnie do uzbierania całego albumu brakuje mi tylko jednej karty, więc może akurat się trafi, ale to zobaczymy. Wściekły Gryzak, Wściekły Cruncha, Samuraj Mech, karta Puzzli, a jest to część z Jet Jackiem, no i oczywiście specjalna karta Power Kai. Także lecimy dalej. Ogólnie, jak pamiętam, ktoś mnie kiedyś poprosił w komentarzach, żebym, jak już uzbieram cały album, to nakręciła odcinek o tym i bardzo możliwe, że tak zrobię, ale lećmy dalej. Drużyna ninja z Ninjago City, Jet Jack, karta Puzzli, jest to znowu Jet Jack, Spinjitzu Garmadon oraz specjalna karta Smok Wiatru. Więc tak jak już mówiłam, jeśli nie trafi mi się tutaj ta karta, na co może po cichu trochę liczę, no to będę musiała zakupić ją internetowo, więc może to trochę potrwać. Jacob Mistrz Dźwięku, Atak Spinjitzu Lloyda, w okowach Moc Garmadona i karta specjalna Smoczy Mistrz Kai. Tą kartę już mamy, nie dość, że w wersji normalnej, to jeszcze w wersji Jumbo, jak ktoś pamięta, czyli tej XXL. Także lecimy na Szczecin. Znowu Jacob Mistrz Dźwięku, Wściekły Gryzak, w okowach Samuraj Mech, specjalna karta Zły Iron Baron. Zostały 2 saszetki. Ogólnie sądzę na to, że trafię akurat tą kartę, co potrzebuję, jest taka, że tak powiem, 0,5%, więc no, nie liczyłabym na to, ale fajnie by było. O, może? Atak Spinjitzu Kaja, Wściekły Cruncha, Skalny Oddech, a niech to, i nie ta, Skajem miało być Skajem. Ultra pojedynek Zayna. Także jak już wiecie, brakuje mi ultra pojedynku Kaja, karty numer 16. No chyba będę musiała ją niestety zamówić, albo zobaczyć, czy w okolicy ktoś się nie wymieni. No ale ostatnia saszetka na dziś i na ten kanał z kart Ninjago.
przynajmniej z serii czwartej. Jest to Mistako, Mistake właściwie, bohaterski samuraj X, ognisty oddech, więzy, węzeł łańcuchowy, no i karta ultra pojedynek Iron Baron. Miał być Kai, nie Iron Baron, no ale przyjmę tę kartę, no nie mam wyboru. Także, jak już widzicie, to na tyle. Przynajmniej mam smoczek mistrzów, gdzie sobie to oprawię. Jeśli chodzi o karty z Ninjago, mam nadzieję, że był to na serio już ostatni odcinek. W sensie z otwierania paczek, no bo oczywiście zrobię z przeglądu całego albumu, jeśli nadal chcecie. No a na razie się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!